Krzywo? Prosto? Krzywo powiedzcie mi. Oha, mamo. Cześć! Z tej strony Karolina z vloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Cieszę się, że widzimy się tutaj ponownie. Nie było mnie bardzo długo. Czas nadrobić zaległości i wynagrodzić Wam moją nieobecność przez dość długi czas, ale spokojnie, główka pracuje, więc wszystko ładnie ogarniemy. No więc, nie było mnie tutaj na moim kanale przez, kurczę, prawie 2 miesiące, tak mi się wydaje. Zmagałam się z wieloma sprawami naraz, koniec studiów, tutaj sprawy związane z moim blogiem, sesja, egzaminy, zaliczenia, pisanie magisterki, tego typu sprawy. Jak wiecie, jestem osobą, która uprawia bardzo dużo sportu, interesuje mnie triatlon i moim życiem takim są biegi długodystansowe. Niestety przez ostatnie 2 miesiące musiałam zrezygnować ze wszystkich moich triatlonów, tak więc byłam troszkę takim ponurym człowieczkiem. Jakby zawsze staram się być pozytywna, ale gdy nie ma w moim życiu sportu, to staje się mniej znośna, może tak. Tak więc wydaje mi się, że niczego nie straciliście przez ten czas, a uwierzcie mi, że wracam do Was ze zdwojoną siłą, mam mega dużo przeróżnych pomysłów na wegańskie przepisy, przepyszne i proste, tanie, ale również takie trochę bardziej fancy, tak więc dla każdego będzie coś fajnego, od wyboru do koloru. Ostatnio, przez ostatnie 2 tygodnie, jak już zaczęło się robić trochę luźniej, poszłam do mojej kuchni i zaczęłam tworzyć już na nowo. Tak więc mam już dla Was nowe przepisy na słodycze i również na konkrety. Więc bardzo się cieszę, że ze mną zostaliście. Pewnie większość z Was widziała mój film z Kuchnią Lidla, który pojawił się jakiś czas temu. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to koniecznie kliknijcie i nadróbcie naległości. Wybaczcie, jestem z powrotem, zadzwonił do mnie telefon. Krzywo. Wyszłam z wprawy. Prosto? Krzywo? Więc jeśli jeszcze nie widzieliście filmu z Lidlem, to koniecznie nadróbcie zaległości, ponieważ był to bardzo fajny film. Bardzo lubię Pawła Małeckiego i wydaje mi się, że przepis się Wam bardzo spodoba, ponieważ jest bardzo szybki, przynajmniej mój wegański. Jego również jest fantastyczny, ale jest to przepis niewegański. Co robiłam przez te 2 miesiące? Tak na dobrą sprawę skupiłam się w 100% na zakończeniu moich 5-letnich studiów. Studiowałam finanse i rachunkowość, a moja praca magisterska była o problemach równoważenia produkcji zwierzęcej na świecie, tak więc ogólnie rzecz biorąc w pewnym sensie pisałam o weganizmie. Jak sobie teraz pomyślę, kto mi na to pozwolił, żeby pisać na ten temat, studiując finanse i rachunkowość, zajmując się szeroko pojętymi finansami, właśnie rachunkowością i tego typu rzeczami, ale praca spędzała mi sen z powiek, w sumie miała 150 stron, ale ją obroniłam. Mam już MGR przed nazwiskiem, zakończyłam moje studia, planuję teraz następne, planuję iść na dietetykę. Przez ten czas, jak mnie nie było, starałam się nagrywać tu i ówdzie jakieś moje posiłki. Zazwyczaj, gdy wychodziłam na miasto, nie zdarzało się to super często, ponieważ tak jak mówię, nie miałam czasu i poświęciłam się w 100%, żeby zakończyć moje studia. Ale jak już wychodziłam, to starałam się jakieś tam urywki nagrywać dla Was, tak więc dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie widzieć jakiś taki zlepek, jakiś taki gigantyczny mega turbo foodbook sprzed 2 miesięcy, który byłby zbiorem tych przeróżnych tam rzeczy i potraw, które jadłam gdzieś na mieście. Jeśli chodzi o jedzenie w moim własnym domu, to zazwyczaj ograniczało się do jedzenia prosto z opakowania kostki tofu, zalania go keczupem, przegryzania sałatą lub jakąś inną zieleniną i do tego jadłam jakieś tam ziemniaki czy jakieś krążki ryżowe, kukurydziane, chleb czy tego typu rzeczy. Tak więc aż wstyd mi było to nagrywać, więc zazwyczaj takich rzeczy nie nagrywałam, bo naprawdę wyglądało to bardzo smutno. Bardzo smutne były moje posiłki. Ogólnie teraz już jest ok. Wszystko się normuje, odsypiam, odpoczywam, wróciłam do treningów i będzie ekstra. Przygotowuję się do maratonu, który będzie za kilka miesięcy, więc wszystko wraca na swoje dawne tory, albo może w sumie nawet niedawne, bo nowe i zupełnie inne. Cieszę się, że mam okazję z Wami porozmawiać i nawet nie wiecie, jak bardzo Wam dziękuję za te wszystkie komentarze, słowa troski, wiadomości, maile, które do mnie wysyłaliście podczas mojej nieobecności, że za mną tęsknicie, że kiedy wstawię jakiś przepis i w ogóle to było naprawdę bardzo, bardzo miłe. I równie miłe było to, że nadal wstawiacie w komentarze pod przepisami na moim blogu zdjęcia potraw, które wypróbowaliście. Naprawdę moje serce rośnie i się raduje, gdy widzę jakieś zdjęcia wykonanych przez Was potraw i deserów. Więc róbcie to dalej i będzie super, a ja się odwdzięczę naprawdę fantastycznymi recepturami na wegańskie cuda. Będziecie mnie teraz widywać w miarę regularnie. Planuję ustalić sobie jakieś konkretne dni w tygodniu, w których będę zawsze wstawiała filmy. Nawet chciałabym to uściślić do jakiejś konkretnej godziny, tak żeby każdy mniej więcej wiedział i mógł się tego spodziewać. Wydaje mi się, że tak będzie dla nas wszystkich lepiej. Aczkolwiek takie niespodzianki też są fajne, więc zastanowię się nad tym jeszcze. Ale gdy coś postanowię, to oczywiście Was o tym poinformuję. No nic, to chyba wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Naprawdę dziękuję za to, że ze mną zostaliście. Dziękuję za wyrozumiałość i za cierpliwość. Wracam ze zdwojoną siłą, mam mega dużo pomysłów i głowę po prostu napakowaną przeróżnymi rzeczami, że aż mi się to w głowie nie mieści, dlatego muszę już zacząć tworzyć, żeby zrobić miejsce na kolejne pomysły. I widzimy się już niebawem. Dziękuję Wam bardzo, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie widzieć właśnie jakiegoś tam takiego turbo foodbooka i właśnie jeszcze wiszę Wam film z biegu wegańskiego, który odbył się 2 miesiące temu w Warszawie. Jeśli chcecie wiedzieć, jak mi tam poszło i co jadłam, co robiłam i w ogóle, to również mogę dla Was zlepić te stare jakieś nagrania. Dajcie znać, mówcie do mnie, piszcie do mnie. Dziękuję bardzo, buziaki. Trzymajcie się, miłego dnia, smacznego, dobranoc, dzień dobry. Pa!